W związku z jubileuszem 110. urodzin poety Mariana Jakimowicza w Wałbrzychu organizowane są różne wydarzenia. W tym tygodniu uwalniacie poezję. Na czym polega ta akcja? Akcja Uwolnić poezję to cykl krótkich happeningów, które mają za zadanie wyprowadzić poezję Mariana Jakimowicza w przestrzeń miejską, bliżej ludzi. Ponieważ jak wiemy, no jest problem, tak, żeby czytać poezję, stwierdziliśmy, że chcemy z tą poezją wyjść właśnie ku czytelnikom potencjalnym. W poniedziałek czytaliśmy wiersze Mariana Jakimowicza w przestrzeni miejskiej właśnie z jego tomików. Wczoraj na przykład była akcja takiego kreatywnego myślenia, pisania właśnie, przełamywania schematów, uwolnić poezję od, uwolnić poezję z, uwolnić poezję jak. Efekty były bardzo zaskakujące, niektórzy mieli naprawdę takie odkrywcze skojarzenia. A dzisiaj akcja Słowa na wiatr. Chodzi o to, żeby właśnie tutaj te wiersze Mariana Jakimowicza zaistniały w przestrzeni naszego rynku, żeby ci, którzy tutaj wypoczywają przy fontannie, przechodzą, żeby mogli właśnie też zetknąć się z tą poezją. W ogóle rok Mariana Jakimowicza tak naprawdę jest rokiem przypominania obecności wielkiego poety w naszym mieście. Bardzo często teraz spotykamy się z tym, że ludzie przychodzą do nas, podchodzą i mówią: znałem tego pana, kojarzę, mieszkałem blisko, pracowałem, byłem dzieckiem, pamiętam te psy, które razem z nim spacerowały. Okazuje się, że postać tak, jest troszeczkę gdzieś znana, chociaż może przykurzona, ale już ze twórczością jest o wiele gorzej. I stąd właśnie ta akcja Uwolnić poezję, żeby właśnie być bliżej właśnie czytelników, być bliżej Wałbrzyszan. Jakie będą kolejne wydarzenia, inicjatywy związane z jubileuszem? W tym roku jeszcze oprócz zajęć związanych z pokojem Mariana Jakimowicza, które oczywiście można zwiedzać w godzinach otwarcia biblioteki, zajęć literackich dla dzieci i młodzieży, mamy także jeszcze zakończenie konkursu plastyczno-fotograficznego Moje widzenie wierszy mistrza. Prace można składać do końca października w bibliotece. Wielki finał planujemy na grudzień, kiedy będzie też wydana książka pana Karola Maliszewskiego. Otwarte dłonie, otwartą dłoń wpada blask słońca, uderza myśl. Po co było kraść ogień, skoro ogień kosmiczny słońca, ten sam co w nas, wszystko co istnieje, wewnętrznym słońcem olśniewa. Ogień i życie to jedno.